Bardzo się cieszymy, kochani, że jesteście tutaj właśnie w waszym mieście. Tak powinno być w całej Polsce, bo Polska od 26 lat rządzi się nieprawością. Polska rządzi się tym, że Żydokomuna rządzi Polską. Czas najwyższy skończyć z tym dziadowskim rządem i z tymi partiami. Kochani, jeździmy po całej Polsce, od miasta do miasta. To właśnie we Wrocławiu ta pierwsza iskra właśnie zapaliła się i pokazała Polsce i Polakom, że musimy walczyć. Że musimy walczyć o Polskę. Musimy walczyć o godne życie w własnej ojczyźnie. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje, że po 26 latach musimy walczyć? Musimy walczyć o godność. Ale kochani, w związku z tym, że to jest właśnie organizator, przekażę mu mikrofon, a ja do was dokładnie przemówię za parę minut. Cieszę się bardzo, że jest tutaj młodzież, że jesteście wszyscy kochani, bo tylko do młodzieży należy Polska. To wy musicie zawalczyć o to, żeby Polska była sprawiedliwa, uczciwa i żebyśmy mogli żyć w własnej ojczyźnie godnie. Nie będzie mi żaden Amerykanin, Niemiec i Francuz rządził mojej ojczyźnie. To jest moja ojczyzna. Dlatego przekazuję tutaj waszemu mieszkańcowi, koledze, mikrofon. Ja za chwilkę was przemówię, ale najpierw jestem gościem, przemówię na końcu, ale gospodarzom oddaję głos. Darku, daję ci mikrofon. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Dziękuję wszystkim obecnym na naszej manifestacji. Kiedy zgłaszałem tę manifestację, dowiedziałem się, że to jest pierwsza manifestacja w historii Strzeleca Polskich. Dziękuję, że tak licznie przyszliście tutaj. Dziękuję wam. Pierwsza rzecz, którą chciałbym wam powiedzieć. Jesteśmy w TVN24 również. Tak, już jest podobno informacja w TVN24 o naszej manifestacji. Zachowujmy się w sposób godny. Walczmy o nasze prawa, o naszą godność, o nasze rodziny. Róbmy to we właściwy sposób. Wierzę w to, że my, mieszkańcy Strzelec, nie tylko, sprostamy temu zadaniu. Dzisiaj rozpoczniemy najpierw od tego, co jest najważniejsze. Od zademonstrowania, że jesteśmy Polakami, że kochamy nasz kraj. Zacznijmy od naszego hymnu, od hymnu narodowego, który zaraz będziemy śpiewać. Yeah.
Dziękuję Państwu, dziękuję. Nasza pokojowa manifestacja dzisiaj służy temu, abyśmy pokazali rządzącym w tym kraju, że nie zgadzamy się na taki sposób przyjmowania imigrantów. Nie zgadzamy się na to, by przychodzili do nas ludzie często w złych zamiarach, którzy nie mają paszportów, którzy nie są przez nikogo sprawdzani, a co do których jesteśmy zmuszeni, żeby tu przyszli. Dzięki tej manifestacji środowiska patriotyczne zjednoczyły się. Walczymy ze wspólnym wrogiem, z tym, który uważa, że może nam wszystko wcisnąć. Mamy tutaj wielu gości, wielu wspaniałych gości reprezentujących różne nurty patriotyczne, narodowe. Po pierwsze zaproszę do mikrofonu naszego gościa, który prowadzi Stowarzyszenie Libertus, który sprowadził tutaj różnych ludzi z Syrii i ma w tym swoje doświadczenie. Pan Grzegorz Sobota. Witam. Owszem, tak jak mówił Darek, chcieliśmy pomóc chrześcijanom z Syrii, dlatego że muzułmanie ich mordowali tylko dlatego, że byli chrześcijanami. Dla nas to był prosty komunikat. To jest to, co lewacka propaganda w Europie próbuje zrobić od wielu lat, tylko w wersji hard. I moim zdaniem do zlewu powinni przyjąć wszystkich działaczy ISIS i dać im prostą instrukcję. Mordujcie chrześcijan, zwalczajcie chrześcijaństwo i siejcie waszą ideologię, żeby tylko zniszczyć Kościół katolicki. To jest prosty komunikat, który powinien wyjść z całej tej aktualnej organizacji, która się nazywa Zlew. Bo o to walczą od lat w całej Unii. I dlatego chcieliśmy pomóc chrześcijanom, ale oczywiście nam nie pozwolono. Bo wolą pomagać muzułmanom, sprowadzonym od Angeli Merkel. Powiem bardzo krótko, bo będę leciał. Marsze przeciwko islamizacji w Opolu, w Kędzierzynie Koźlu, w Prudniku. Dzisiaj u was, a za chwilę lecę do Nysy, bo o 16 jest w Nysie, więc nie dajcie sobie wmówić, że jesteście jakąś garstką ludzi o jakichś poglądach radykalnych, którzy nie reprezentują jakiejś grupy, bo to są tysiące ludzi w całym województwie opolskim i przypuszczam miliony ludzi w całej Polsce, którzy mają dosyć i tego rządu, i tej polityki, i wszystkiego tego, co nas otacza od 25 lat. Dziękuję. Dziękuję panu Grzegorzowi. O tym jest to ciekawe, że Grzegorz rozpoczął przyjmowanie chrześcijan z Syrii, zanim inni nam kazali to robić. Robili to w ten sposób, że najpierw sprawdzili tych ludzi. Spytali się chrześcijan w tamtym kraju. Sprawdzili tych ludzi i dopiero wtedy ich tu ściągnęli. Kiedy było wiadomo, czy jest dom, czy ktoś im pomoże. I to są chrześcijanie. To nie są ludzie o wrogich do nas zamiarach. Teraz zabierze głos pan Grzegorz Zawiślak z Prudnika. Dzień dobry, witam was serdecznie. Tydzień temu byliście w Prudniku, może niektórzy. Organizowaliśmy w Prudniku tę manifestację. Oczywiście przemilczały media lokalne na temat tego, co to się działo. Więcej się rozpisali na kontrdemonstracji, gdzie przyszło 3 osoby czy 4. Zaczęli gwizdać na hymnie. Więc taką mamy opozycję, tak? To, co robimy, pamiętajcie o tym, to jest coś wspaniałego, bo na temat islamizacji wszyscy żeście już dużo przeczytali, dużo wiecie, też moi mówcy, przedmówcy będą dużo na ten temat mówili. Ja chciałbym wam zwrócić na inną rzecz uwagę. Najważniejsza rzecz, która destabilizuje w ogóle polski naród, to jest pozbawienie nas tożsamości. Pamiętajcie o tym. Skąd się wywodzicie? Kim jesteście? Dopóki jesteście Polakami, jesteście w Polsce, jesteście razem, dopóki się z nami liczą. Co robią? Niszczą nas od góry, od władzy. Władza niestety deprawuje i ta władza, gdzie można ją kupić, jest straszna. Ci ludzie dają sobie narzucić obce rządy. My nie mamy już polskich rządów, niestety. Władza, która niestety... Władza wmawia wam, że wy jesteście gorsi. Jesteście jakimiś nazistami. No to jest totalna bzdura. No ludzie kochani, jesteście nazistami? Waszych dziadków, rodziców mordowali Niemcy, Rosjanie i inne nacje. Jesteście nazistami? Nie! No właśnie.
Właśnie, nie dajcie sobie wmówić, że jesteście nazistami. Jesteście normalnymi Polakami, którym jest bliskie dobro swojej rodziny. Wy tu walczycie o swoją rodzinę. Tak, jesteście patriotami. Też jestem patriotą. Nie pozwolę sobie siedzieć cicho w sytuacji, kiedy ktoś narzuca i mówi mi i moim współbratyńcom, że jesteśmy gorsi, że jesteśmy źli, bo jesteśmy nastawieni anty do tamtej nacji. Nie jesteśmy. Przypominam sobie taką sytuację tydzień temu. W kościele siedzi dziecko, matka z dzieckiem, z niewidomym chłopakiem. Tak sobie myślę, no tak, na tych imigrantów, którzy ucinają głowy chrześcijanom, są pieniądze, są miejsca lokalowe, a pytam się, ile ciekawe na tego chłopaka pieniędzy przeznaczył rząd na to, czy jakaś pomoc społeczna. Mają nas w nosie. Nieważne, że nam się dzieje źle. Ważne, żeby był imigrant tutaj przyniesiony i był dobrze ulokowany, żeby się dobrze czuł, miał opiekę lekarską. A ile wy czekacie na lekarzy? Kochani, nie chcę przedłużać, bo jeszcze parę osób chcę powiedzieć. Pamiętajcie, wystawicie teraz cenzurkę 25. Mądrze to zróbcie, żeby nie były te partie znowu u władzy, które was okradają, okłamują w żywe oczy. Ośmiorniczki wcinają, a wy nie macie na podstawowe środki do życia. Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz chciałbym wam przedstawić wspaniałą osobę i to będzie kobieta. Kobieta, która zorganizowała taką manifestację na Śląsku, w której brało udział 15 tysięcy ludzi. 15, oto Kasia. Dziękuję wam bardzo, dziękuję bardzo. Mili państwo, jestem tutaj dzisiaj z Bytomia, z delegacją kilkuosobową, z moją rodziną. Bardzo was proszę, łączmy się, bo to jest najważniejsze w tej całej naszej walce o Polskę, o godne nasze życie. Wtedy w styczniu, 14 stycznia, Bytom zaprotestował przeciwko jednej ważnej rzeczy. Zamykano nam jedyny, największy zakład pracy. Wyszliśmy wtedy na ulicę, bo powiedzieliśmy nie temu wszystkiemu, co się dzieje. Kilka tydzień temu mieliśmy dużą manifestację w Bytomiu, również dotyczącą tej samej sprawy, stop islamizacji. Wtedy ona się odbyła pod hasłem nie dla imigrantów, tak dla kopalni. Ta kopalnia to był symbol, słuchajcie, bo nie możemy dopuścić do tego, żeby dzisiaj rząd decydował za nas, co jest dla nas najważniejsze i żebyśmy dzisiaj musieli wybierać między tym, co tak naprawdę jest najważniejsze dla nas, czyli między rodziną, a między uchodźcami. My absolutnie nie mamy nic przeciwko tym biednym ludziom, bo wojna w Syrii jest rzeczywiście bardzo krwawa, ale to, co powiedział tutaj pan Dariusz, to jest właśnie to, że dzisiaj na głowę wkłada się nam ogromny problem. Za to, że przez 5 lat świat milczał, za to, że przez 5 lat prawie nie zrobiono nic, żeby problem syryjski, problem uchodźców rzeczywiście wyjaśnić i zniwelować. Mili państwo, łączcie się, bo to jest jedyna nasza szansa. Wiecie, co jest alternatywą dla tych wszystkich działań, które tutaj nas dzisiaj zrzeszają? 25 października, wybory. Idźcie i zagłosujcie. Oddajcie mądrze głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci, Kasiu, serdecznie. Teraz nie wiem, czy zauważyliście, że ta manifestacja zrzesza naprawdę przeróżne środowiska. Tych ludzi, którzy walczą o różne sprawy w naszym kraju, żeby się lepiej działo. Chciałbym teraz zaprosić Łukasza Szewczyka. Witam państwa serdecznie. Dziękuję wam za tak liczne przybycie. Moi drodzy, mówią nam cały czas, ja już to mówiłem w Kędzierzynie Koźlu, że brak w nas empatii. Mówią nam, że brak w nas współczucia. Moi drodzy, my nie chcemy empatii i współczucia na siłę. Tak jak Grzegorz Sobota, który wcześniej występował, jeszcze przed tym całym zamieszaniem z imigrantami z Niemiec, bo tak to należy nazwać w tej chwili, ściągał chrześcijan z Syrii na własny rachunek. Wszystko to było finansowane ze środków prywatnych. Wszystko to, moi drodzy, było robione z głową, było robione oddolnie. Czyli nie brak nam współczucia, nie brak nam empatii. To, co teraz robi nasz rząd, to jest ratowanie skóry pani Angeli Merkel. Jeżeli śledziliście ostatnie wydarzenia,
Jeżeli śledziliście ostatnie wydarzenia, wiecie, że kanclerz Niemiec miota się teraz, wycofuje się z rakiem wcześniej podjętych decyzji, to ona zawsze głosiła wyższość strefy Schengen nad kontrolą graniczną, to ona zawsze mówiła o wspólnocie, to ona zawsze mówiła o dialogu i porozumieniu. Natomiast w tej chwili jest to dominacja i narzucanie rozwiązań przez Niemcy i Francję, które to mają de facto największy problem z imigrantami. Cieszę się, że tu jesteście z tym panelem stop islamizacji. Z tego względu, że rozumiem, że jest to wyraz dezaprobaty na decyzję osób rządzących i to co najgorsze, nie rządzących w naszym kraju. Nasi rządzący, moi drodzy, wykonują potulnie działania innych rządów europejskich ze względu, tak mi się przynajmniej wydaje, ale myślę, że jest w tym wiele racji, ze względu, moi drodzy, na kolejną kadencję wielkiego prezydenta Unii Europejskiej, na kolejną kadencję wielkich komisarzy Unii Europejskiej. Oni dostają za to ogromne pieniądze i za te pieniądze muszą być lojalni. Moi drodzy, powiedzmy nie, widzę tutaj napis muzułmański, koń trojański. To jest właśnie koń trojański tych wszystkich lewicowych środowisk z Unii Europejskiej, które chcą równać nas do dołu, do swojego poziomu. Chcą zniszczyć naszą indywidualność, nasze poczucie narodowe. Od ilu lat nam się wciska do głowy, że jesteśmy narodem europejskim? Od ilu lat wciska nam się do głowy, że wszyscy powinniśmy się ze sobą wymieszać? Nie możemy mówić już o patriotyzmie, a słowo nacjonalizm zostało wypaczone. Ja rozumiem nacjonalizm nie jako tę definicję, która istnieje w encyklopediach, bo jest to wypaczenie przez lewackie środowiska. Nacjonalizm jest to poczucie narodowości, jest to poczucie historii. Nie może być tak, że ktoś, kto jest nazywany nacjonalistą, stawia się tutaj znak równości z nazistą czy z faszystą. Jesteśmy za wolnością osobistą, za wolnością do przekonań, za wolnością do religii. I powiem wam nawet więcej. Przecież nikt z nas nikomu nie wchodzi do łóżka. I jesteśmy za wolnością mniejszości seksualnych. Niech oni sobie robią co chcą, proszę bardzo. Tylko niech nam nie narzucają tego wszystkiego w życiu publicznym. Niech nie nazywają rzeczy i zachowań, które są, moi drodzy, nie do przyjęcia dla nas, niech nam tego nie wciskają. Dziękuję wam pięknie jeszcze raz za zebranie tutaj. Nie dajmy się, moi drodzy, bądźmy silni. Nie dajmy się tej propagandzie. Nie dajmy się nazywać nacjonalistami. Nie dajmy się nazywać w tym złym rozumieniu nacjonalistami. W tym dobrym znaczeniu. Jesteśmy patriotami i znak równości powinien stać między nacjonalizmem a patriotyzmem, a nie między nacjonalizmem a nazizmem. Dziękuję pięknie. Dziękujemy serdecznie. Następny głos zabierze pan Jerzy Tokarczyk. Witam państwa serdecznie. Wydaje mi się, że wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę z tego, że Polska jest kolonią. Została pozbawiona przemysłu, została pozbawiona wszelkich praw. Dostały nam tylko pewne prawa, ale te prawa są mocno ograniczane. Proszę państwa, dzisiaj została nam też siła, tania siła robocza, którą dzisiaj jest to naszym jakby główną gałęzią gospodarki. Proszę państwa, ale czy ta siła czasami też nie zostanie zniwelowana do zera? Po to właśnie może ci muzułmanie tutaj do nas przychodzą. Po to ich tutaj na siłę, w sposób zorganizowany się do nas przysyła. Czy państwa nie niepokoi fakt, że oni przyjeżdżają mocno odżywieni, mocno wyelegantowani, z komórkami, z książeczkami podróżnego? Proszę państwa, kto za tym stoi, się pyta. Jak myślicie? Ja
Niestety, tak jest, ale ja nie mogę tu tego powiedzieć. Proszę Państwa, jest to zorganizowany i z premedytacją wykonywany plan. Plan, który ma zdestabilizować Europę. Plan, który ma unicestwić Europę. Mamy zrobić jeden wielki konglomerat. Ci muzułmanie tak naprawdę nie są winni. Proszę Państwa, ich domy podpalono, ich domy zbombardowano i naraz ich się wysyła tutaj do nas. A dlaczego dzisiaj nie można tam zaprowadzić pokoju? Dlaczego dzisiaj poproszono Putina o to? I być może to jest ratunek. Troszkę to śmiech historyczny. Ale proszę Państwa, można to zrobić. Czy to jest na rękę tym, którzy go tam wysłali? Myślę, że nie. Bo dzisiaj się okazuje, że jest szansa na zaprowadzenie pokoju. Bo to, co dzisiaj Putin tam robi, proszę Państwa, to zaskoczyło Amerykanów, że tak powiem. Bo Putin dzisiaj odcina drogi zaopatrzenia dla państwa islamskiego, tego wojowniczego. I tu jest, tu boli nasze media, które dzisiaj kociokwiku, za przeproszeniem, dostały, bo mówią, że Putin bombarduje nie tam, gdzie trzeba. Tak, bo odcina drogi zaopatrzenia w broń. Przede wszystkim, jeżeli się odetnie armii drogi zaopatrzenia, to armii nie trzeba nawet już atakować, ona sama za 7 dni umrze. I tutaj, proszę Państwa, jest sedno sprawy. Ci muzułmanie muszą wrócić do siebie, bo nas nie stać na to. Jesteśmy biednym krajem. I stop islamizacji. I dziękuję Państwu, że Państwo się tutaj znaleźli. Dziękuję, Rurko. Dziękuję Państwu. Przeciw imigrantom! Teraz chciałbym przedstawić, bo oprócz osób zaangażowanych w sprzeciw wobec takiemu przyjmowaniu imigrantów, mamy również tutaj posła. Przedstawiam Państwu pana posła Patryka Jakiego. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie i ja miałbym prośbę, jakbyście byli Państwo uprzejmi podejść wszyscy tutaj, żebyśmy się zebrali, tak, żebyśmy byli silniejsi, bo wiecie Państwo, potem media nas wytną poszczególne fragmenty i powiedzą, a 7 osób przyszło, prawda? To jakbyście byli uprzejmi, podejście wszyscy, bo mamy wspólną sprawę, wspólne naprawdę, to jest fantastyczna rzecz, co dzisiaj robicie. To znaczy, poświęcacie dzisiaj swój prywatny czas, żeby rozmawiać o ojczyźnie. To jest coś fantastycznego. I niech to zobaczą, niech inni to zobaczą, że potraficie to zrobić. Szanowni Państwo, rozmawiamy dzisiaj o solidarności. Wiecie, że rządy Merkel, Unia Europejska mówi nam, wy Polacy musicie przyjąć emigrantów, ponieważ musicie być solidarni. Otóż, Szanowni Państwo, warto zadać pytanie o to, jak ci, którzy chcą nas uczyć solidarności, jak oni byli solidarni wtedy, kiedy mieli być solidarni. Szanowni Państwo, przypominam, Polska przed rozpoczęciem II wojny światowej miała podpisane sojusze z tymi wszystkimi państwami. I te wszystkie państwa, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, zobowiązały się. Znaczy, przepraszam, Wielka Brytania, Francja, państwa Zachodu, zobowiązały się, że jeżeli ktoś napadnie na Polskę, to oni solidarnie będą nas bronić. No i co? Przyszedł 39 rok i co? I co robili? Protesty słali na piśmie. Podczas powstania warszawskiego co robili? Ulotki zrzucali z samolotu. I oni dzisiaj bezczelnie mówią i chcą nas uczyć solidarności. Szanowni Państwo, to jest mniej więcej tak samo, jak ci wszyscy cwaniacy z Francji, z Niemiec. Dobry przykład jest ukraiński. W 92 roku Ukraina miała najsilniejszy, czwarty najsilniejszy na świecie potencjał nuklearny. Miała broń atomową. I co powiedziały państwa Zachodu? Słuchajcie, wy tutaj zlikwidujcie ten swój arsenał nuklearny, a my wam obiecujemy, że jak zlikwidujecie ten arsenał nuklearny, to my będziemy wobec was solidarni. Jeżeli ktokolwiek kiedyś was zaatakuje, to my im wypowiemy wojnę i wam pomożemy. No i co zrobili Ukraińcy? Pozbyli się tych bomb nuklearnych, stali się praktycznie bezbronni i jak im dzisiaj Zachód pomaga? To jest właśnie clue. My jak umiemy liczyć, musimy liczyć na siebie. I w związku z tym najwyższy czas, żebyśmy zaczęli prowadzić suwerenną, podmiotową, polską politykę. Szanowni Państwo. Nie macie chyba żadnych wątpliwości, że jeżeli... Nie macie chyba żadnych wątpliwości, że Wielka Brytania czy Niemcy, jeżeli przyjdzie co do czego, zachowają się tak, jak się zachowywali zawsze, to znaczy będą wysyłać noty dyplomatyczne. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Dlatego, Szanowni Państwo,
mediach wmawiają wam, wszystkim wam wmawiają. Codziennie, których mediów nie otworzymy, a szczególnie te media, które są własnością niemieckich koncernów. Oni wam wmawiają, że co ci Polacy boją się islamizacji, tych tutaj przyjścia tych ludzi. Co ci Polacy wymyślają? Nic im się nie stanie. Przecież to jest kolebka Solidarności. No, szanowni państwo, wystarczy zobaczyć, co dzieje się w innych państwach. Szwecja na przykład. Ja wielokrotnie podaję te dane, ale podam państwu jeszcze raz, bo warto, żebyście poszli z nimi do domu. Od kiedy Szwecja prowadzi politykę multikulti, tak zwaną, 55 stref oficjalnych szariatu, gdzie nie obowiązuje szwedzkie prawo, gdzie policja boi się przyjechać, musi czasem przyjechać z ostrą amunicją, gdzie kobieta, jak nie idzie w burce, dostaje po głowie. Multikulti kultura. Proszę bardzo, oficjalne dane szwedzkie. 300% wzrosła liczba przestępczości, 700% liczba gwałtów. Proszę bardzo, niemieckich szukacie przykładów. Proszę bardzo, dzisiejszy dzień przynosi nam kolejnych argumentów. Bawaria, rząd Bawarii oficjalnie odmawia przyjmowania już uchodźców. Mówi dość, nie radzi sobie rady. Rok temu w Wuppertalu. Szanowni państwo, rok temu w Wuppertalu. Czemu media teraz tego nie podają? Rok temu w Wuppertalu. W dzielnicy muzułmańskiej powstała policja szariatowa. 20 wysportowanych mężczyzn w kapłokach wychodziło sobie w nocy na ulicę i pytało o wiarę. Kazało przechodzić na islam. No proszę bardzo, czemu media nie podają tych faktów? Przecież ja jestem przekonany, że przecież jeżeli tam powstają dzielnice muzułmańskie i mamy do czynienia z takimi praktykami, jaką mamy gwarancję, że to samo nie będzie w Polsce? Dokładnie tak samo będzie w Polsce. I jeszcze jest drugi aspekt, ekonomiczny. Powtarzam te dane, ale bardzo ważne, żebyście je mieli i podawali sąsiadom, żeby mówić tym kłamliwym wszystkim mediom. Otóż, szanowni państwo, często jest tak. Ja mówiłem 2 tygodnie temu, protest osób niepełnosprawnych w Brukseli. Zdesperowani ludzie, Polacy, zdesperowani, pojechali do Brukseli. Bo każe się im utrzymać za 153 zł miesięcznie. Kobietom zajmującym się niepełnosprawnym dzieckiem, Polkom, 153 zł miesięcznie. Dorosłym opiekunom osób niepełnosprawnych 520 zł i muszą się utrzymać miesięcznie i nie mogą iść do żadnej pracy. No dobrze. I dla nich mówi się, że nie ma pieniędzy. A teraz proszę bardzo dla islamistów. 12 tysięcy na razie zgodzili się, szanowni państwo, przyjąć 12 tysięcy. 12 tysięcy ludzi. I co mamy dla nich? 1500 zł socjalu, rozporządzeniem teraz 1400 zł na edukację, 500 zł na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne i mieszkanie dla każdego. No, szanowni państwo. Ale to nie wszystko. Proszę bardzo, zobaczmy teraz przykład niemiecki. Tydzień temu... Szanowni państwo, ważne, żebyście podawali dalej te argumenty, bo media okłamują ludzi. Media, znaczy ludzie są nieświadomi tego, co się dzieje. Na przykład niemiecka poważna gazeta tydzień temu wydała serię artykułów na temat tego, że niemieckie samorządy wywłaszczają mieszkania niemieckim rodzinom, bo trzeba znaleźć mieszkania dla islamistów. I oczywiście, szanowni państwo, i teraz no, racjonalnie myślący polityk zada pytanie. Jaką mamy gwarancję, że w Polsce nie będzie podobnie? Otóż, szanowni państwo, jeżeli przyjdziecie, zobaczycie w poszczególnych gminach opolszczyzny, że 100, 200, 300 rodzin czasem czeka matek samotnie wychowujących dzieci, czeka na mieszkania, nie może dostać tych mieszkań. I co? I teraz nagle mamy ich oddać jakimś islamistom. Nie ma na to zgody. Nie może być na to zgody. Nie może być na to zgody. I szanowni państwo, ja podawałem ostatnio przykład, ale myślę, że on jest wyjątkowo celny. Sądzę, że warto to podawać dalej. To jest tak, że Jan Paweł II, jak był tutaj jeszcze, święty Jan Paweł II, jak był tutaj w Polsce, mówił nam tak, że szczególnie do młodych ludzi, słuchajcie, każdy z nas powinien mieć swoje Westerplatte. Znaczy zestaw wartości, których do końca, do każdego, do ostatniego strzału będzie bronił. I to jest właśnie nasze Westerplatte. Ja chciałbym, szanowni państwo, tylko powiedzieć tak, że prawdziwy polski rząd powinien rozumieć, że w pierwszej kolejności ich obowiązkiem, to jest ich zobowiązanie,
Polityka to jest służba, to jest ich zobowiązanie, że w pierwszej kolejności powinien służyć Polakom. Dzisiaj, szanowni państwo, jest tak. Moi rówieśnicy nie mają pracy tutaj. Nie stać ich nawet na to, żeby wynająć mieszkanie, a co dopiero dostać mieszkanie. I mówi się, że dla nich nie ma, ale dla islamistów 12 tysięcy. I na koniec jeszcze państwu powiem, to jest tak, że ja jestem przekonany, że rządy Platformy Obywatelskiej wszystkich Polaków ordynarnie okłamują. Bo to jest tak, że Unia Europejska dopiero rozdzieliła połowę tej kwoty uchodźców, która stoi pod granicami. To jest dopiero połowa. Teraz Donald Tusk podpisywał z Erdoganem, z premierem, z prezydentem Turcji, podpisał zobowiązanie, że bierzemy kolejne 500 000, plus teraz mieliście oświadczenie Merkel razem z rządem francuskim, że będzie nowy podział kwoty. I oni jak to uzasadniają? Mówią, że będzie oparty o solidarność wszystkich państw członkowskich. No co to oznacza? No to oznacza, że za chwilę po wyborach może się okazać, że nie 20 tysięcy, tylko 50 czy 100 tysięcy. Jak milion obywateli podzielić? Niemcy już zamykają granice. Ja jestem przekonany, że oni zaciągnęli, że rządy Donalda Tuska, pani Kopacz, zaciągnęły jakieś zobowiązania, o których nie mówią i chcą powiedzieć o tym po wyborach. Jestem o tym przekonany. Zobaczycie państwo, że tak będzie. Dlatego tak istotne jest to spotkanie, które mamy tutaj dzisiaj. Chciałbym was bardzo o to poprosić, że walcząc o naszą ojczyznę, żeby jak pójdziecie do domów, żeby powiedzieć, że TVN i te wszystkie zakłamane media nie mówią prawdy. Nie mówią prawdy. Nie mówią w tej sprawie prawdy. Chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali i żebyśmy przekazywali te liczby, twarde dane fakty. Dla nas pieniędzy nie ma, a dla nich są miliardy. Bardzo wam dziękuję, że dzisiaj tutaj jesteście. Dziękuję, panie pośle, za zabranie głosu. I teraz chciałem wam przedstawić człowieka walczącego. Celowo dałem go na koniec, bo to jest Piotr Rybak. Zapraszam cię, Piotrze. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże Wielkiej Polsce. Witamy w waszym mieście. Szanowni mieszkańcy, chciałem do was się zwrócić. Wrocław wita was wszystkich. To we Wrocławiu powiedziano po raz pierwszy: stop islamowi, stop czarnej szaranczy. Tak, dosyć tego wszystkiego. Polska dla Polaków. Szanowni rodacy, to właśnie we Wrocławiu po raz pierwszy paliliśmy flagę Unii, przepraszam, szmatę Unii Europejskiej. I chciałem wam powiedzieć, nie bójcie się. Polska jest nasza. Polska jest naszą matką. I my musimy o naszą Polskę walczyć. Nie możemy pozwolić, żeby koła ta rządziła naszym krajem. Polska tylko dla Polaków. Polska tylko dla Polaków. Polska tylko dla Polaków. Szanowni rodacy, 26 lat pseudodemokracji. Jesteście młodzi. Ale ja pamiętam, jak na barykadach w stanie wojennych walczyliśmy o wolną Polskę. Ale nie o taką Polskę, jak dzisiaj jest. Pierwszy oszuści przy okrągłym stole 26 lat oszukali naród. A pierwszym zdrajcą narodu polskiego jest prezydent Wałęsa, Bolek. Kochani, raz sierpem, raz młotem, czerwoną, kołotę. Także kochani Polacy, szanowni rodacy, ja będę mówił o sytuacji obecnej w Polsce. Gdybyśmy mieli prawdziwych rządzących, gdybyśmy mieli prawdziwych przedstawicieli w Sejmie, gdybyśmy mieli prawdziwych rządzących ministrów, a także przedstawicieli w rejonie, w samorządach, nie byłoby takiej sytuacji, że pani Merkel rządziłaby naszym kraju. Dlatego, szanowni rodacy, jeżeli Piotr Rybak
jeżeli Zbyszek Stanaga, jeżeli Korwin-Mikke i wiele innych ludzi, Grzesiu, Brał, nie boi się, to my się też nie musimy bać jako rodacy. Bo jeżeli się wszyscy zjednoczymy, to w jedności jest siła. I ta czarna kołota rządząca, ci zdrajcy narodowi nie będą mieli siły nas pokonać. Ale żeby tak się stało, muszę wam powiedzieć, musimy się jednoczyć. Musimy się jednoczyć dla Polski, dla naszych synów, wnuków i naszych dzieci. Brawo! Szanowni rodacy, tutaj widzę, Darek na mnie patrzy, bo chce kończyć. Nie, Darek, ja muszę powiedzieć wszystko, co rodacy chcą usłyszeć. Mamy dużo czasu. Przesuniesz debatę. Kochana... Polacy przeciw imigrantom! Polacy przeciw imigrantom! Polacy przeciw imigrantom! Polacy przeciw imigrantom! Tak, kochani Polacy i rodacy, tak się dzieje właśnie w naszej Polsce, że do rządów, do Sejmu pchają się karierowicze. Nie prawdziwi rodacy, którzy wam będą służyć wszystkim nam rodakom, tylko karierowicze posrebrniki i zdradzają cały naród. Przez 26 lat zdradzano. Ale pamiętajcie, tak powiedziała Kasia, czas najwyższy. 25 października zagłosować na prawdziwych patriotów, rodaków i pracować dla narodu polskiego, bo to są największe wartości. Bóg, honor i ojczyzna! 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 Dlatego, kochani rodacy, pamiętajcie o tym, żeby zawsze walczyć o Polskę, żeby zawsze walczyć o naszą ojczyznę. Bo jeżeli stracimy naszą tożsamość, jeżeli stracimy naszą ojczyznę, ukochaną matkę, to co się stanie? Już się tak dzieje. Islam. Tak tu kolega powiedział. Islam i emigracja i ucieczka z własnej ojczyzny. Dosyć tego. Nasi ojcowie. Dla Polaków, Polska tylko, dla rodaków. Także kochani rodacy, musimy walczyć. Szkoda, że po 26 latach musimy walczyć na ulicach o własne prawa. O prawa do godnego życia w własnej ojczyźnie. I to jest najgorsze, co może być, bo nasi dziadowie, nasi ojcowie przelewali krew za ojczyznę, a dzisiaj zdrajcy sposób demokratyczno-szukańczy sprzedają naszą ojczyznę. I na to nie ma pozwolenia wszystkich Polaków, prawdziwych patriotów i narodu polskiego. Kochani rodacy, na koniec. Byłem razem z górnikami, razem z Kasią. Byłem razem z rolnikami na wszystkich protestach w Polsce. Co zrobiono ostatnio? Właśnie, co zrobiono ostatnio? Rolników, którzy walczą o słuszną sprawę, o zakazie polskiej ziemi, obcokrajowcom, dzisiaj 12 ich siedzi w więzieniu. Dlatego powiedzieliśmy, nie wolno w taki sposób działać. Ta rządząca kołota, to oni powinni siedzieć w więzieniu. To tam jest ich miejsce. Dlatego... Raz sierpem, raz motem, czerwoną hołotę. Dlatego, kochani, dzisiaj w tym proteście proszę, żebyśmy się także solidaryzowali z rolnikami, którzy tak ciężko tam przeżywają te ciężkie chwile. Walca o polskość, o polskie ziemię. Dziękuję bardzo. Kochani, dzięki, że jesteście, dzięki, że walczycie. Widzę wasze twarze, młode twarze, aż serce się raduje, bo tylko w młodzieży jest przyszłość. Dlatego ja nie startuję do parlamentu polskiego, ja nie startuję do żadnych urzędów, ale przyszłem do was i jeżdżę po Polsce, bo w moim sercu bije Polska.
Dzisiaj jestem u was, za tydzień w Katowicach już teraz zapraszam. I tak po kolei, każdą sobotę i niedzielę jeździmy po Polsce, by walczyć o godność. O to, żebyśmy wszyscy w własnej ojczyźnie się czuli jak u własnej matki. I na końcu Bóg, honor i ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna. Kochani, dziękuję ślicznie. Dziękuję, oddaję w tej chwili głos w mikrofon tutaj koledze Darkowi, bo ja bym mógł tak mówić długo, długo jeszcze więcej. Ale pamiętajcie, jestem z wami, jak trzeba będzie, znów tu przyjadę i na czele pójdę z wami walczyć o polskość, o polską ojczyznę. Dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Dziękuję bardzo. Dziękuję Piotrze, dziękuję serdecznie. Jak widzieliście, bardzo w szeroki sposób prezentowaliśmy tutaj nasz pogląd. Różnimy się w wielu sprawach, różnimy się w to, jak może byśmy widzieli naszą Polskę, ale wszyscy jesteśmy za tym, żeby Polska była nadal krajem chrześcijańskim, w którym czujemy się bezpiecznie, w którym nie boimy się o nasze dzieci, nasze żony, w którym nie boimy się o nasze życie. Walczymy o nasze bezpieczeństwo, o to, żeby Polska była krajem przyjaznym, krajem, który jest dla nas przyjazny. O to walczymy. Dziękuję wszystkim, którzy przyjechali. Nie wiem, czy wiecie. Piotr przyjechał z Wrocławia. Kasia przyjechała z Bytomia. Koledzy przyjechali z Opolszczyzny. Pan poseł przyjechał z Brzegu. Pan poseł przyjechał z Opola. Z różnych miast, żeby wesprzeć nas w naszej manifestacji, w której manifestujemy naszą jedność z naszym krajem. O, Zawadzkie, tak, przepraszam, Zawadzkie, przepraszam. Dziękuję wam. Proszę państwa, w tej chwili będziemy szli do... Posłuchajcie. Thank you.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w tej chwili o godzinie 15 zapraszam Państwa wszystkich. Będziemy mieli spotkanie z kandydatami do Sejmu. Jeśli ktoś chce posłuchać, to zapraszamy bardzo serdecznie. Jeszcze kolega chce dalej zgłosić. Ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, że w tej chwili nasze zgromadzenie uważam za zamknięte. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, że... Dziękuję Państwu za przybycie. Zgromadzenie uważam za zakończone. Dziękuję bardzo. Żeby Polska była Polską, rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcjach. Przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta swojska, żeby Polska rzucało oczy portret cara, ksiądz Szczygienny wznosił modły, opatrywał wóz trzymał, dumne wiersze pisał nogi. I kto szable mógł utrzymać, ten formował legion wojska. Żeby Polska, żeby...